No to zaczynamy, tak. Dzień dobry Państwu. Jasno, mówię już ostatni raz w tym roku. Tytuł tego referatu stanie się oczywisty w miarę postępu jego prezentacji. Wykład jest o zjawisku, o którym już mówiliśmy troszeczkę podczas wykładu o modelu Czerna-Simonsa. Mianowicie wyjściem, znaczy konkurencyjnym tytułem do tego referatu mógł być referat pod tytułem Efekt Meissnera, Oxenfelda i LHC. Warto poświęcić historii tego eksperymentu trochę czasu, nim będziemy mówili o matematyce. To są tutaj panowie, którzy w 1933 roku dokonali tego odkrycia, Walter Meissner i Robert Oxenfeld. Bardzo ciekawa jest historia tego, to jest, zwracam uwagę, Walter Meissner był szefem działu niskich temperatur w czymś, co wtedy się nazywało Physikalische Technische Reichsanstalt i zbudował trzecią na świecie chłodziarkę helową, która pozwoliła wtedy osiągnąć w Berlinie rekord temperatury, to znaczy poniżej 1,5 Kelwina. To się uważało wtedy za rekordowo niskie temperatury. A Oxenfeld był i Meissner był doktorantem Plancka. Był fizykiem doświadczalnym, inżynierem i napisał najpierw doktorat u kogoś innego, poświęcony zjawisku ferromagnetycznemu, rezonansowi ferromagnetycznemu, ale promotor uznał, że praca jest zbyt krytyczna w stosunku do osiągnięć innych naukowców i odrzucił tę pracę. I wtedy Meissner przeniósł się do Plancka, który uznał, że to jest doskonała praca. I ta praca się ukazała sygnowana przez Maxa Plancka. Meissner był bardzo zaprzyjaźniony z Plankiem, co zresztą miało pewien dramatyczny efekt w dalszej części życia Plancka w 1945 roku, kiedy ścięto mu syna, ponieważ Meissner miał taki duży wpływ na tego młodego Plancka i przekonał go do tego, że nie należy być faszystą. Oxenfeld zrobił doktorat u Grünheisena, fizycy ciała stałego wiedzą, to był Grünheisen, zrównanie stanu ciała stałego, zrównanie Grünheisena. I był, dziś byśmy powiedzieli, postdokiem Meissnera w tym instytucie. I panowie mieli zrobić eksperyment. I w większości książek ten eksperyment jest opisany efektu Meissnera Oxenfelda. Opisowi eksperymentu Meissnera-Oxenfelda towarzyszy taki rysunek kuli w polu magnetycznym, to jest nieprawda. Eksperyment Meissnera-Oxenfelda wziął się z tego, że w tymże Physikalische Technische Reichsanstalten konsultantem naukowym był Max Grabe. Był zatrudniony w ten sposób, że przez pół dnia w tygodniu spędzał w tym instytucie i służył konsultacjom ludziom, którzy tam pracowali i zaproponował Meissnerowi Oxenfeldowi eksperyment, który miał polegać na tym, żeby wziąć dwa przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny, które jak wiadomo wytwarzają w związku z tym pole magnetyczne i oddziałują ze sobą. To się można zrobić takie urządzenie, które ktoś doczytał podręcznik profesora Pilkowskiego z fizyki, wie, że nazywa się drutami Lechera. Otóż takie druty Lechera można zrobić, tylko zrobić je w ten z materiału, który można przeprowadzić stanem przewodzący. I Lauer postawił pytanie, co się stanie, jak mamy takie dwa przewodniki, który płynie prąd elektryczny i schłodzimy je teraz. Zrobimy, żeby przeszły w stan nadprzewodzący. Co się stanie z tym polem magnetycznym? No i Meissner z Oxenfeldem próbowali to zmierzyć. To był bardzo niewielki efekt. I Lauer się że tak powiem, przestał tym interesować, stwierdził, że to nie jest nic interesujące, zatem nie umiał tego w ogóle wytłumaczyć.
Ale Meissner, który był bardzo dobrym fizykiem, to się... Co oni zobaczyli, jeśli można? Proszę? Co oni zobaczyli? Zmiany tego pola, no bo też oczywiście efekt Meissnera-Axelfelda dotyczy nadprzewodzącego drutu. Problem polega na tym, że niedokładnie wiadomo, jak ten eksperyment wyglądał. Na przykład w jednym miejscu dowiedziałem się, że te druty były, nie były proste, to były cewki. W tym momencie jest problem, jak jest pętla nadprzewodząca, co się dzieje z polem magnetycznym, ponieważ za chwilę do tego dojdę, dobrze? Otóż Meissner wtedy wpadł na pomysł, żeby powtórzyć ten eksperyment. Mianowicie wziął dwie płyty nadprzewodzące i nic przez nie nie przepuszczał, umieścił je w polu magnetycznym Ziemi. Ponieważ fizykalisch techniczny był Reichsanstalt, miał niezwykle dokładne, prowadził niezwykle dokładne pomiary pola ziemskiego, które były potrzebne, to oni bardzo dokładnie wiedzieli, gdzie w tej, mieli bardzo dobrze zmierzone pole magnetyczne Ziemi. No i Meissner kazał Axelfelda zrobić sobie eksperyment polegający na tym, że były dwie płyty, bardzo blisko siebie, dwie płyty, które były w zewnętrznym polu magnetycznym i mierzyli pole magnetyczne między tymi płytami metalowymi. Po czym schładzali te płyty i przeprowadzali je w stan nadprzewodzący. No i to pole magnetyczne ziemskie, które mierzyli pomiędzy tymi płytami, nagle się zwiększyło. I ten pomiar był już łatwy i to jest oczywiście to, co dzisiaj nazywamy efektem Meissnera-Axelfelda. No i to była przedmiotem eksperymentu, publikacji naukowej i oczywiście doświadczenie potem, żeby pokazać, jak ono wygląda. Wtedy fizycy robili również doświadczenie takie, żeby pokazać, no w cudzysłowie powiem, gawiedzi. To zrobili to z kulą, bo z wydrążoną kulą ołowianą to jest spektakularny efekt. Ten efekt wyrzucenia pola jest znacznie większy. I w ten sposób odkryto efekt Meissnera-Axelfelda. To jest 33 rok. Nie ma żadnej teorii nadprzewodnictwa. Nadprzewodnictwo było odkryte więcej 30 lat przedtem, prawda? Nie ma na ten temat żadnego wyjaśnienia. Są jakieś teorie nadprzewodnictwa Heisenberga, Landaua, o których za chwilę, ale one w ogóle jakoś się z tym efektem nie mają, z tymi własnościami magnetycznymi. I sytuacja jest dosyć dramatyczna. W fizyce mamy wielki efekt i nie wiemy, do czego jest związany. No, 53 lata potem Alex Miller, to jest ten pan, i Georg Bednarz odkrywają to, co się dzisiaj nazywa wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo, w którym też jest efekt Meissnera-Axelfelda. I bardzo podobnie jak wtedy, kiedy Meissner-Axelfeld robił eksperyment, nie mamy zielonego pojęcia, co to jest nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Nie mamy żadnej teorii, która by to, tłumaczyła. Teorii mamy bardzo dużo, tylko nic z nich nie wynika. 33, mamy nawet bardzo dużo, tylko nic nie tłumaczące. 33 rok to jest również rok, kiedy do władzy dochodzi Hitler. I zaczyna się ciężki okres czasu, mianowicie Meissner jest człowiekiem, który się nie zgadza bardzo z nazizmem. Dyrektorem fizykalisze techniczne Reichsanstalt zostaje Johannes Stark, główny faszysta naukowy, i który blokuje, znaczy posługuje się ustawą, które wszyscy bardzo dobrze znamy, w szczególności niektórzy na tej sali. Mianowicie nie wolno mieć dwóch etatów. Będąc pracownikiem placówki naukowej, nie można pracować na uniwersytecie i Meissner, który jest jednocześnie profesorem na Politechnice Berlińskiej, dostaje zakaz pracy na Politechnice Berlińskiej wydany przez Starka. Wychodzi z gabinetu Starka trzaskami drzwiami. I historia się ciekawie toczy, kończy w Monachium, gdzie zostaje profesorem na Uniwersytecie w Monachium. Prawie natychmiast
zostaje wybrany na członka Akademii Bawarskiej i zaczyna budować na nowo laboratorium niskich temperatur. Z tym laboratorium w 1943 roku wynosi się z Monachium. W ogóle nie bierze żadnego udziału w żadnych pracach dotyczących. Jest uważany za sekowany. No w ogóle praktycznie to laboratorium nie może być zbudowane, bo nie dostaje żadnych pieniędzy, nic. Wynosi się gdzieś na wieś pod Monachium z tym laboratorium. To laboratorium tam trwa do lat 60. i wtedy Meister, jako prawie ostatnią rzecz swojego aktywnego życia naukowego, przenosi laboratorium do Garching. Garching jest zbudowany na skutek decyzji Meistera. Meister po wojnie zostaje prezydentem Bawarskiej Akademii Nauk. Właściwie pełni wszystkie możliwe funkcje, bo jest jednym z niewielu ludzi, którzy są nieskażeni współpracą z nazizmem. Przechodzi na emeryturę, żyje bardzo długo i mając 80 lat ma dwóch doktorantów, panów Dola i Nabauera, i to u niego w pracowni zostaje wykonany, i wracam do tego, co było na początku, eksperyment, co się dzieje z polem magnetycznym wewnątrz pętli znadprzewodzącej. Jeżeli mamy pętlę, w której płynie prąd elektryczny, to taki prąd nadprzewodzący, to powstaje pytanie, jak będzie wyglądać pole magnetyczne wewnątrz tej pętli. No i dziś wiemy, że to pole jest kwantowane i strumień pola magnetycznego przez pętlę nadprzewodzącą jest całkowitą wielokrotnością kwantów, elementarnych kwantów strumienia pola magnetycznego, o którym mówiłem na początku naszego seminarium. Otóż ten eksperyment robią panowie Dolny i Nabauer i to doświadczenie jest przedstawione i wygłoszone w pierwszy wykład o kwantowaniu strumienia pola magnetycznego robi Meister. Dość potem. To w ogóle jest dramatyczna rzecz, z takie rodzinne rzeczy, tam kolejną żonę ubierały dzieci, no, taka jakaś makabryczna historia. Co się dzieje z panem Oxenfeldem? Pan Oxenfeld naprawdę jest nauczycielem i po doktoracie pracuje w szkole i jako nauczyciel szkolny korzysta ze stypendium dla nauczycieli szkolnych, które było przyznawane w Prusach, do pracy naukowej. Co jakiś czas nauczyciel szkolny ma prawo występować i ten eksperyment został zrobiony podczas właśnie takiego stypendium. Potem wraca z powrotem do szkoły, potem znowu wraca w czasie wojny do tego instytutu. Z tego instytutu jest, byśmy powiedzieli, wyhandlowany przez firmę zajmującą się torpedami magnetycznymi. Pracuje całą wojnę nad tymi torpedami, a po wojnie wraca i kiedy Physikalische Technische Reichsanstalt zostaje przemianowany na Physikalische Technische Bundesanstalt i przenosi się do Braunschweigu, to on Oxenfeld jest jedną z osób, która buduje tam. Umarł w 1991 roku. Dobrze, no i to jest ta historia. W tym samym czasie w Berlinie mieszka Fritz London. Fritz London to jest ten pan, urodzony we Wrocławiu, fizyk, teoretyk, a obok niego jest jego brat Heinz, młodszy. Heinz jest tym, który zbudował chłodziarkę, wymyślił, jak się buduje chłodziarki rozcieńczeniowe, to się tak po polsku. Rozcieńczalnikowe. Proszę? Rozcieńczalnikowe. Dylusznik się mówi po polsku. Chłodziarka rozcieńczalnikowa. Jak ja powiedziałem? Inaczej. Dobrze. To chyba tak będę mówił inaczej, ale... Dobrze? Otóż to jest taki bardzo dobry i panowie uciekają z Niemiec w 1933 roku. Między innymi z tych samych powodów, dla których Stark wyrzucił Meissnera i kończą w Anglii i już w 1934 roku piszą fundamentalną pracę, w której efekt Meissnera-Oxenfelda zostaje uznany za fundamentalne doświadczenie z fizyki. To jest pierwsza strona tej pracy, która jest, to w ogóle też już na historii, oczywiście ich sponsorem jest Lindemann. I to jest praca. No i
unosi się nad tym wszystkim postać Maxa van Laue, pokazuje go, no bo on to wymyślił. No a poza tym warto wiedzieć, że Max van Laue to jest taka, taka niesamowita postać, to jest jedyny noblista, który pozostał na terenie Niemiec, który jawnie przeciwstawiał się nazistom, prawda? Do tego stopnia, że w Berlinie wsiadał w czasie wojny do wagonów w metrze, w których spóźniał się na pewno i wsiadał do ostatniego wagonu metru, który był przeznaczony dla robotników, takich cudzoziemskich, przywiezionych do Berlina na roboty. On wskakiwał do tego wagonu i uznawał jedzenie. To taka niesamowita postać. Max von Laue był zapalonym kierowcą samochodowym i mając 80 lat został zabity w Berlinie, ponieważ motocyklista, który miał 2 dni prawo jazdy, wjechał motocyklem w Garbusa, w Volkswagena, który wjechał w Max von Laue, który się wywrócił i Laue został potężnie uszkodzony i zmarł. To w ogóle niesamowita postać, też to jest zamieszane. No i teraz zaczyna się taka rzecz. Efekt Meissnera żyje wśród naukowców. To jest na przykład kopia ze strony z 1983 roku książki Quarks, Gluons and Lattices Kreutzer, że nasi koledzy fizyki cząstek elementarnych rozumieli, tu nie ma żadnego patyka, panie profesorze. Jest, stoi tam patyk. Aha, przepraszam, to ja nie dowidzę. To jest właśnie, że tutaj podkreśliłem Meissnera efekt Oxenfelda, który odgrywa rolę w takiej kwarkodynamice. O tym roli efektu Meissnera w modelu standardowym można w takiej książce, która jest Max Dresden napisał, która jest taką historią, jak powstawało to wszystko, którą polecam. Resztę literatury podam na końcu. No i teraz to są takie podstawowe nazwiska, które tłumaczą Państwu tytuł tego referatu. Mianowicie Phil Anderson, Yukiro Nambu. To są ci dwaj ludzie, którzy zrozumieli, że łamanie symetrii, o którym za chwilę, jest fundamentalne do zrozumienia większości zjawisk zachodzących nie tylko w materii skondensowanej, ale także w fizyce cząstek elementarnych. To są panowie François Englert i Richard Braut. Braut niestety nie żyje. To jest Peter Higgs. A to są ludzie, pomimo których ustawa o trzech noblowskich pominęła w Nagrodzie Nobla. Tom Kibble, którego my tu świetnie znamy w Polsce, Gerhard Uralnik i Karl Hagen, którzy też napisali taką fundamentalną pracę, którzy zostali pominięci. No a na końcu pojawiają się dwa nazwiska, Vitalia Ginzburga i Lwa Landaua, o których za chwilę jeszcze raz, to po oni historycznie byli kompletnie pierwsi i to jest coś, do czego dojdziemy. To jest sławna energia swobodna, gęstość energii swobodnej Ginzburga Landaua. To jest takie wyrażenie, które jest we wszystkich możliwych sposób używane we współczesnej fizyce. I tutaj na końcu są trzy nazwiska, których pominąłem do tego dopisu. Ginzburg Landau, mianowicie Kena Wilsona, Johna Kana i Johna Hilliarda. Ken Wilson to jest oczywiście ten człowiek, który dorobił to, co było, brakowało w teorii Ginzburga Landaua, to znaczy dorobił coś więcej niż teorię pola średniego i pokazał, jak ją w poprawny sposób można rozwinąć. No ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o fizykę przemian fazowych, to ta teoria Ginzburga-Landaua naprawdę została, jest podstawą dziesiątków technicznych urządzeń. To zawdzięczamy Johnowi Kanowi i Johnowi Hilliardowi. Hilliard to był doktorant Johna Kana. John Kahn jest tutaj postacią, wszyscy, którzy się zajmują, nie wiem, zmaczaniem, jakąś taką fizyką materiałów, to muszą wiedzieć. John Kahn był takim papieżem fizyki materiałowej. To jak miałem referat o quasi-kryształach, to zawsze o tym mówiłem, że Kahn był na MIT, ale jak
terroryści irańscy porwali pracowników ambasady amerykańskiej w Teheranie, to rząd amerykański nagle zaczął szukać ludzi, którzy umieli stali język farsi i cokolwiek wiedzieli o Iranie. Żona Johna Khana była profesorem farsi, w związku z tym została kupiona przez Departament Stanu do Waszyngtonu i Johna Khana wtedy kupił Narodowe Biuro Standardów i oni się przenieśli do Waszyngtonu i Khan był zadowolony, bo już nie musiał składać podania o grant, bo był zatrudniony przez Biuro Standardów. W związku z tym mógł robić to, co lubił, to znaczy siedzieć, być otoczony ludziom, którym mówił, co mają zrobić. I potem cieszyć się, jak dostawali wyniki. Ja sam widziałem jego rozmowę z laureatem Nagrody Nobla od Quasi Kryształów, który właśnie dramatycznie rozważał, że już musi zaraz wracać do Izraela, a nic nie zrobił. Że mówię, wiesz, jakbyś mieszał tam to aluminium z magnezem, tam wziął 14% magnezu i tyle, jakbyś to szybko schłodził, to ten magnez by się nie zdążył tak od tego aluminium odczepić. I to musi być pięciokrotna oś symetrii. No i Szefman poszedł do laboratorium, to zrobił. No i w ten sposób odkrył kwazy kryształy. I w Hamiltonie, tam energia swobodna Ginzburga lądała, w fizyce materiałów nazywa się funkcjonałem Khana-Hilliarda. I on odgrywa również taką rolę, że to jest podstawowy Hamiltonian, czy podstawowa funkcja kosztu, które używają ludzie piszący algorytmy skończonego elementu. Więc na przykład inżynierowie, którzy projektują samochody, posługują się elementem skończonym, czyli posługują się, ta funkcja się tam nazywa funkcją kosztu, no różne ma nazwy, ale to naprawdę jest to wszystko. No dobrze, to po tej wstępie, przy długim wstępie historycznym mamy wstęp o spontanicznym łamaniu symetrii. Chciałbym zacząć od przypadku jednowymiarowego. To jest bardzo piękny przypadek łamania symetrii translacyjnej, który udało mi się znaleźć. Mamy piękną symetrię translacyjną, namalowaną przez tą białą linię, która w ewidentny sposób ma złamaną symetrię. No i na tym przykładzie widzimy dość dokładnie, co się dzieje, jak taka symetria jest złamana. No wyobraźmy sobie, że koszt namalowania takiej linii mierzymy ilością farby na centymetr tej linii. No to widzimy, że namalowanie tego dzióbka, prawda, jeżeli od nieskończonej ilości farby, którą potrzeba na namalowanie takiego nieskończonego krawężnika, odejmiemy energię tej konkretnej linii, no to cała energia, czyli koszt jest sformułowany w tym miejscu i to jest ilość farby, która trzeba potrzebna jest na namalowanie tego dzióbka. No, w jaki sposób można odtworzyć tą symetrię złamaną? No, trzeba by tą linię w jakiś sposób wyprostować. No i wyprostowanie tej linii musiałoby się odbyć przed jej namalowaniem w ten sposób, że trzeba by coś z tą gałęzią zrobić. No, wtedy jakby nie było to, jakbyśmy przesunęli tą gałąź, to byśmy mieli linię prostą, czyli to ten king, czy cipek, czy wzbudzenie elementarne, które powstało w tej linii ciągłej, wynikające z tego, że złamaliśmy tą symetrię, przestałoby istnieć, no ale coś byśmy musieli zrobić z tą gałęzią. No, musielibyśmy tą gałąź przesunąć. Żeby przesunąć tą gałąź, to musielibyśmy jej nadać pewne przyspieszenie. Prawda? No bo przyłożylibyśmy jakąś siłę. No a żeby to przyspieszenie, żeby to masa tego obiektu musi być różna od zera. Także, żeby przesunąć tą, w związku z tym... Znaczy, nie zrozumiałem. Gdyby gałąź nic nie ważyła, to byś nie mógł jej przesunąć? No, jakby to leżała nic nie ważąca puszka, tak. To też musiałbym ją ominąć, malując, tak? Tak. Ale jakbym ją przesunął, to nic by się specjalnie nie stało, dlatego że jak ona ma masę równą zero, to nie wykonuje żadnej pracy, jak ją przesuwa, prawda? Mhm. Po mv kwadrat będzie równe 0, prawda? Nawet podzielone przez 2,
prawda? Zmierzam w tą stronę, że on da się przesunąć bez względu na to, jaka jest masa. No tak, ale ponieważ ona, ale jeżeli naprawiając, pozbywając się tego złamania symetrii translacyjnej, będę musiał wykonać pewną pracę, to znaczy, że ta gałąź ma pewną masę. Mhm. I w ten sposób pewien związek między złamaniem tej symetrii można znaleźć. Oczywiście złamania symetrii następują nie tylko w jednym wymiarze. To jest rysunek złamania symetrii w trzech wymiarach. Bardzo nietrywialny. Mianowicie tutaj jest złamana nie tylko symetria translacyjna tego silosa na kukurudze, sądząc po kolorze, ale również symetria obrotowa. Symetria obrotowa nie jest trywialną symetrią, ponieważ obroty są nieprzemienne. Prawda? W związku z tym łamanie tej symetrii jest związane z problemem symetrii nieabelowej i rozumiem, o tym będzie ostatnie seminarium naszego cyklu. Pan profesor Białyński obiecał nam o teorii granica powiedzieć, jak to wygląda w sytuacjach nieabelowych, więc to jest tylko taki rysunek, żeby to zaciekawić. No i teraz jest ten mechanizm ANBHGKHY1. To jest, to już Państwo wiedzą, to są skrót Anderson, Nambu, Engler, Braut, Hicks, Kibble, Uralnik, Hagen, prawda? A jeden to jest pierwszy slajd. Będą następne. No i zaczynamy od bardzo prostego Lagrangianu, gęstości Lagrangianu, opisujących skalarne pole dowolnej ilości wymiarów. To jest energia kinetyczna, można powiedzieć, a to jest pewien potencjał, który tutaj napisałem tej postaci. Pole jest zespolone, w związku z tym posiada amplitudę i fazę. Fazę będę możliwie konsekwentnie oznaczał literką fi, a amplitudę jako pierwiastek z ro, chyba że się pomylę. No dobrze, to wszystko zależy od tego, co się dzieje z tym potencjałem. Ten potencjał oznaczę literką u. No i jakbym chciał mówić o takim modelu mechanicznym, to myśląc, że psi to jest współrzędna, to dU pod psi to jest siła taka mechaniczna działająca na jakiś obiekt. W związku z tym zachowanie się tego potencjału zależy od znaku tej liczby mi kwadrat. Na zawsze, przynajmniej na tym wykładzie, współczynnik lambda, a w teorii Ginzburga lambda tradycyjnie nazwany b, będzie zawsze dodatni, czyli lambda jest zawsze dodatnie, natomiast współczynnik mi kwadrat, który mogłem nie oznaczać mi kwadrat, żeby się nie było problemu, że mi kwadrat jest ujemne, to jest coś, co znak będę starał się zmienić. No jeżeli mi kwadrat jest dodatnie, to ten potencjał u, tak gdyby psi było równe x, no to wygląda w ten sposób. To jest po prostu taka niecka, prawda, która ma jedno minimum i w związku z tym jedno krytyczne położenie, to jest położenie, kiedy psi jest równe 0 i koniec. No ale jak mi kwadrat jest różną 0, to ta niecka jest inna, mianowicie ma tutaj taki czubek i to jest rysunek z boku tego potencjału, prawda, tego wygląda i z tego powodu, tego kształtu często gęsto się uważa, że ten potencjał to jest potencjał kapelusza meksykańskiego, że wygląda to jak sombrero, niby to ma być ten czubek, a to są brzegi, tylko że ten czubek jest skończony, a brzegi uciekają do nieskończoności, ale nazywa się to takim sombrerem. No i teraz oczywiście, gdyby to była mechanika, to widzimy, że mamy ciekawostkę biologiczną, mianowicie to jest taka obrotowa rzecz, w związku z tym w
na dnie tego potencjału, zresztą w każdym z tych punktów, mogę się poruszać w kółko, prawda? Ta linia to jest linia ekwipotencjalna, w związku z tym nie tracę energii, poruszając się w ten sposób, prawda? To mogę sobie się jak chcę poruszać. Natomiast jak się zacznę poruszać w ten sposób, to muszę się wspiąć na ścianie potencjału, czyli muszę wykonać pewną pracę. W związku z tym łatwo zobaczyć, że w takim potencjale są dwa różne typy ruchu. Jeden, który się odbywa w tą stronę, w kółko, bez straty energii, i ten drugi, który jest namalowany tą taką czarną linią, który jest takim kolebaniem się w tym kapeluszu. No więc tak wygląda szukanie ekstremów. No łatwo zobaczyć, że jak mi kwadrat jest różniący, jak mi jest różny, jak mi jest dodatnie, mi kwadrat jest dodatnie, to rozwiązanie jest fi równe 0, prawda? Natomiast jak mi kwadrat jest ujemne, no to istnieje rozwiązanie mi kwadrat na 2 lambda, które jest ma skończoną gęstość, prawda? I to jest pewnie to rozwiązanie związane z tym poprzednim ruchem. No to jak coś takiego mam, to mogę teraz zobaczyć, co się dzieje z moim Lagrangianem. Jeżeli dokonam takiego trywialnego podstawienia, to znaczy założę, że pole psi jest równe taki to pierwiastek, no to jest to moje ρ0, a to jest mała fluktuacja amplitudy, a no i e do potęgi i fi ze znaczkiem rt. No jak to zrobię i wstawię do tego Lagrangianu, a to mogę wyłonić sobie człony kwadratowe, i one tutaj wyglądają, i człony wyższego rzędu, które są, ale które mnie słabo interesują. No to teraz łatwo zobaczyć, jak tam uczyli nas na teorii pola, że to jest, gdybym miał tylko do tego miejsca wszystko, to byłby Lagrangian, w którym ta mi kwadrat, które zwracam uwagę, jest ujemne, w związku z tym to byłoby to samo, co bym napisał ten człon z minus m kwadrat na 2, i to jest Lagrangian dla pola z masą, masą daną literką przez ten współczynnik mi. No a to jest Lagrangian energii kinetycznej samego pola fi, które nie ma masy, prawda? Równanie ruchu. Więc gdybym pominął te wyższe człony, to wtedy mam Lagrangian opisujący człon masowy i ten człon ze znaczkiem fi. No dobrze, to jest takie rozumowanie. No i teraz można zidentyfikować te ruchy, czy te wzbudzenia. Mianowicie to bezmasowe wzbudzenie, to jest ten bożon Goldstona, polegający na kręceniu się w kółko, który odtwarza symetrię obrotową tego interesu, a ten drugi to jest to wzbudzenie w poprzek, nie? Takie tego kolebania się w tym rowku, czy jak to się nazywa, kapeluszu, nie mam pojęcia, ta część taka wklęcła. Dobrze, więc to mamy. No i teraz zobaczmy następną część, to znaczy przekształcenie cechowania. Na razie tyleśmy się dowiedzieli. No dobrze, no to ponieważ pole jest funkcją zespoloną, to psi, jak pomnożę przez e do if, stała faza nie ma znaczenia. To znaczy jak wezmę mój Lagrangian i dokonam podstawienia, wstawię do tego Lagrangianu to psi jako e do i teta, no to ten Lagrangian nie ulegnie zmianie, bo teta mi się wszędzie poskraca, prawda? Tutaj w trywialny sposób, a tu też jest różniczkowanie. W związku z tym Lagrangian przy takiej transformacji faza nie jest istotna. No ale co się stanie, jeżeli będę zbyt ciekawy i pomyślę, co się stanie, jeżeli tą transformację napiszę w ten sposób, że faza zależy od punktu przestrzeni. No to amplituda też nie ulegnie zmianie. No ale co się stanie, jak to wstawimy do mojego Lagrangiana?
A wtedy się porobi kiepsko, dlatego że na skutek tego podstawienia zmienia się pochodna. Bo pochodna, która przy tym podstawieniu po prostu się nie zmieniła, no to teraz się przekształca w taki sposób, jak tutaj jest napisane. W związku z tym Lagrangian po transformacji nie jest już równy Lagrangianowi przed transformacją i w dodatku ta różnica, powinienem może to nawet napisać, L'Z, nie jest pełną pochodną niczego. A więc nie daje się, gdyby była pełna pochodna, no to byśmy nie mieli z tym większego problemu, ale nie jest. No i mądrzy ludzie w latach 30. wymyślili, zauważyli coś takiego, że w teorii pola elektromagnetycznego, czy mówiliśmy mówiąc o teorii pola Chernia-Simonsa, jeżeli potencjał wektorowy pola elektromagnetycznego zamienimy na potencjał pola elektromagnetycznego minus pochodna dowolnej funkcji skalarnej, to to nie zmienia równania Maxwella. Równania Maxwella na pole elektromagnetyczne są niezmienione. Czyli jak zamienimy a mu na coś takiego, to równania pola nie ulegają zmianie. No i mądrzy ludzie połączyli te dwie transformacje ze sobą, mówiąc, aha, no to zobaczmy, co się stanie, jeżeli weźmiemy taką dziwną pochodną, którą z tego samego powodu, o którym mówiłem na wykładzie Chernia-Simonsa, nazwiemy pochodną kowariantną. Mianowicie jest to zwykła pochodna, do której dodamy kawałek zależący od pola, od potencjału wektorów, od tego fikcyjnego na razie wprowadzonego pola. No to teraz można sobie odrobić takie zadanie, jak wygląda, jak się transformuje taka pochodna. No to ona jest równa tyle, jak teraz psi zamieniam na e do i teta, tak? No to dokonuję tego rachunku i no to jest dosyć prosty rachunek, te dwa człony się skracają i w związku z tym ta pochodna się transformuje tak jak zwykła pochodna. W związku z tym ta pochodna kowariantna transformuje się przy transformacji cechowania zależnej z R, z tetą zależną od R, transformuje się dokładnie w taki sam sposób. No i w związku z tym Lagrangian, jeżeli wezmę sobie mój Lagrangian i formalnie zamiast pochodnej cząstkowej napiszę pochodną kowariantną, dostanę takie wyrażenie i to wyrażenie jest teraz niezmiennicze na transformację cechowania z fazą zależną od położenia, ponieważ ta pochodna się teraz zachowuje tak samo jak ta pochodna dla transformacji z tetą, która jest stała. No i to jest mój zamieniony Lagrangian, no ale wprowadziłem ten fikcyjny jak na razie pole A, które zżera tą kawałek. No w związku z tym, żeby być w zgodzie z prawami nauki, jak mówił Landau, działać po nauce, trzeba dopisać do tego Lagrangian dla pola A. No i w zasadzie ten Lagrangian dla pola A mógł być dowolny, ale kwadratowy Lagrangian dla pola A, który można napisać, który ma tylko pole i jego pochodne, ma taką postać. To jest, jak pamiętamy, dokładnie Lagrangian dla pola elektromagnetycznego związanego z amiu znanym wzorem, to znaczy F mini to jest D mi A mi minus D mi A mi i wtedy ta macierz czterowymiarowa, górny i pionowy rządek to jest pole elektryczne, a w środku siedzi tensor, taki rozpisany składowy pola magnetycznego. No ale jeszcze mógłbym dopisać ten człon kwadratowy. Jak tak napiszę, to ten Lagrangian tak napisany nie jest niezmienniczy ze względu na transformację cechowania. On ma swoją nazwę, nazywa się, dlaczego się nie nazywa?
nazywał się Lagrangianem pana Proka i żeby on był niezmienniejszy za też transformację cechowania, to masa, ta masa, ten współczynnik musi być równy 0, a tutaj chyba mam fotografię pana Aleksandra, pana Aleksandru Proka, to był sowieckim powiedział rumuński fizyk mieszkający w Paryżu na stałe. Zresztą doktorant Marii Curie. I ten Lagrange. No dobrze. No to teraz zobaczmy, co się będzie działo, jeżeli w tym Lagrangianie niezmienniczym ze względu na cechowanie, to znaczy w tym, którym zamieniłem pochodne cząstkowe na te duże pochodne kowariantne i dopisałem do niego Lagrangian swobodnego pola A mu mu, dokonam tej samej transformacji, takiej, którą zrobiłem przedtem. Jak to będzie wyglądać? No, to jest teraz prosty rachunek. Znaczy, trzeba to przeliczyć, prawda? Dostajemy ten sam kawałek, który był przedtem, ten sam współczynnik, który był przedtem i dostajemy taką nową poprawkę do Lagrangianu, który jest dokładnie Lagrangianem pana Proka, tylko teraz ma pewną masę, która, proszę zauważyć, zależącą od ładunku kwadratu i od modułu tej funkcji, od tej gęstości rho 0, czyli od tego niezerowego rozwiązania, czyli tego minimum, które jest w tym kapeluszu, prawda? Pamiętamy, jest 0 i potem jest to minimum w tym na dnie tego kapelusza, tego rąbka kapelusza. No i jest jeszcze nietrywialny człon, który tutaj napisałem, to jest człon Ami razy pochodna demieniu. No i jak teraz sobie przypomnimy, co nam mówił pan profesor Bartnik, to gdybyśmy malowali odpowiednie graf Feynmana, to byłby taki graf, że mamy pole A i tutaj mamy pole Fi. No i widać, że coś jest nie tego, prawda? No bo mamy takie nieładne wyrażenie. Mamy A, jak gdyby to pole A się przekształcało w pole Fi, albo pole Fi w pole A. No ponieważ to jest liniowe wyrażenie, to się daje w sposób prosty przekształcić. Mianowicie Lagrangian można przekształcić. I można go teraz napisać w takiej postaci. No, to jest po prostu przekształcenie tych członów. No łatwo zobaczyć, że to będzie A kwadrat człon, to będzie A mi razy pochodna, to jest ten człon, którego się chce pozbyć, a to jest ten człon demi kwadrat, czyli Lagrangian dla swobodnego pola Fi. No to teraz każdy ktoś zobaczy, że tutaj jest pole A, do którego dodałem gradient. Ale potencjał wektorowy jest określony z dokładnością do gradientu dowolnej funkcji. Więc mogę dokonać teraz transformacji cechowania, która ma taką postać. No i co ona zrobi? No ona spowoduje, że to będzie F mu się nie zmieni, to będzie A kwadrat, A prim kwadrat, czyli będzie pełny Lagrangian Proka, już ze skończoną masą, a pole psi i pole rho i pole fi sprzęgną się. Dlaczego? Dlatego, że jak dokonam takiej transformacji, to funkcja psi ulega transformacji e do minus i fi psi, czyli zostaje tylko to wyrażenie, które miałem na początku. A więc na końcu mój Lagrangian będzie wyglądał w ten sposób. Mam masywną cząstkę, tutaj opisywaną przez pole delta rho i mam pole elektromagnetyczne, pole A, które ma niezerową masę. I to jest Lagrangian Proka. W ten sposób zjadłem pole Fi. Już nigdzie nie ma pola Fi. Z tym, że to pole rho to jest inne od tego pola psi, ponieważ... To jest inne pole rho. Jest tylko rzeczywistym polem. To jest rzeczywistym polem, ale ma masę. A tak. Ma masę, o to mi chodziło, prawda? Natomiast w ogóle nie ma pola Fi.
zżarłem to pole fi. To pole fi było związane z tym odtwarzającym symetrię ruchem w kółko tego kapelusza, prawda, po obwodzie kapelusza, i ono już przestało istnieć, natomiast pole A uzyskało masę. No i można by powiedzieć, że na skutek tej skomplikowanej transformacji nasze fotony dostały masę. Prawda? No i przypomnienie jednego fragmentu, z którym mówiliśmy w teorii Chandra-Simonsa, przypominam, że to był zwykły Lagrange dla pola elektromagnetycznego, ale w dwóch plus jeden wymiarach mogę dopisać niezmienniczy na cechowanie kawałek, który jest Lagrange'em Chandra-Simonsa. No i jak takie coś miałem, te dwa szłony razem napisane, no to równanie ruchu, które wyprowadziłem, wygląda w ten sposób. Tylko, że nie są czterowymiarowe. Nie, to były 2 plus 1. 2 plus 1. Teraz jest 2 plus 1 wymiarowa teoria. No bo tośmy mówili na seminarium o Chandra-Simonsie, że ten człon byłby trywialny w czterech wymiarach. Prawda? W ogóle nie można go tak napisać, bo epsilon miałby jeszcze jeden ekstra, więc trzeba dopisać jeszcze jedną pochodną, a wtedy to już jest. To jest, no można by. Rozumiem, że w 5 czy 7 wymiarach można to zrobić jeszcze inaczej, bo można wtedy więcej A dopisać, ale to już nie będziemy o tym mówili. No i teraz jak wprowadzę taki dualny tensor, nie, to nie jest tensor, to jest wektor, w tej 2 plus 1 wymiarowej przestrzeni, no to on spełnia trywialnie równanie Kleina-Gordona z masą, która jest związana z obu tymi stałymi, czyli z ładunkiem elektrycznym i tym fikcyjnym ładunkiem Chandra-Simonsa. No i z tego pewne konsekwencje wyciągnęli kilka tygodni temu. No i w ten sposób, zgodnie z planem, doszliśmy do nadprzewodnictwa. Ja może tylko pokażę to, taki krótki wstęp zrobię i zrobimy przerwę i już całość będziemy mówić za tydzień. Jak mówiłem na początku, w latach 30. nie było żadnej teorii nadprzewodnictwa. Pierwsze mikroskopowe teorie nadprzewodnictwa pojawiły się w latach 50. No i zakończyło to się wszystko z sławną teorią Bardina, Coopera, Schiffera, czyli teorią BCS, o której właśnie nie wiem, czy będę miał czas cokolwiek powiedzieć, bo może to jest jak gdyby temat na osobne seminarium. Ale w latach 30. już Landau z Ginzburgiem doszli do wniosku, że nadprzewodnictwo to jest nic innego jak przemiana fazowa drugiego rodzaju. To jest pewien problem z tym. Znowu już musiałbym długą historię opowiadać. W latach 30. nie do końca rozróżniano tego, co my dzisiaj też nie do końca rozróżniamy poprawnie, mianowicie czym się różnią nadprzewodniki pierwszego i drugiego rodzaju. Prawda? Więc to jest subtelność tej chwili, którą dla potrzeb tego referatu ja pominę. Dobrze? Nie będę się specjalnie na tym. To wszystko jest poprawnie, ale nie będę o tym mówił. Musiałbyś jeszcze jedno A dopisać. Niekoniecznie, ale musiałbym się bardziej gimnastykować, a przed świętami majowymi nie chciałbym już tego robić. Więc bardzo krótkie przypomnienie, co to jest. W teorii przemian fazowych drugiego rodzaju, czyli jak teraz powinniśmy mówić ciąg przemian fazowych, taką podstawową ideą Landaua i Ginzburga było, że istnieje taka wielkość fizyczna, której oni wtedy zupełnie nie potrafili wyjaśnić, skąd ona się bierze, którą nazwali parametrem porządku. I dzisiaj wiemy, że ona jest związana ze złamaniem odpowiedniej symetrii. Ale wtedyśmy nie wiedzieli, że do dzisiejszego dnia mam pewien problem, bo na przykład nie wiemy, jak to tak do końca nie jest całkowicie oczywistym, co jest parametrem porządku w takiej najbardziej, bym powiedział,
klasycznej przemianie fazowej drugiego rodzaju, to znaczy przemianie paracież w punkcie krytycznym. Czym się różni woda od pary wodnej? Obie mają ciągłą symetrię. No, ale coś jest. Ta symetria, tam wiadomo co się łamie, to nie jest takie trywialne. No, w każdym razie w teorii coś takiego, co się nazywa parametrem porządku, który ma tą własność, że jest zero, jeżeli temperatura, czy ogólnie mówiąc parametr kontroli, który kontroluje tą przemianę fazową, jest powyżej temperatury przejścia, czy wartości, ja będę już mówił wyłącznie o temperaturze, ale to może być dowolny parametr przejścia, jest pewną funkcją zależną od temperatury poniżej przejścia. No i wtedy w tej teorii charakterystyczną rzeczą są te trzy rysunki. Jeden to jest wykres tego parametru porządku funkcji temperatury. Zapominacie Państwo o tym charakterze zero. Dobrze? Miałem po prostu taki rysunek i z lenistwa i go wkleiłem. Dobrze? Otóż dla t większego od tc to musi być tożsamościowo równe zero, a tutaj ma pewną zależność od temperatury. I tą zależność od temperatury ludzie toczyli wojny. Wiadomo było, że to mniej więcej gdzieś tu, aż prawie tu. To bardzo dobrze to wszystko opisuje teoria pola średniego, którą zaraz zobaczymy. Natomiast naprawdę wielka wojna białych ludzi toczyła się od tego, co się dzieje tutaj w pobliżu tego punktu. No i najciekawszą rzeczą było, że oczywiście Van der Waals napisał pierwszą teorię i z tej teorii wynikało, że zanik tego parametru porządku tutaj w pobliżu temperatury krytycznej jest potęgowy. Prawda? W trzech wymiarach ten wykładnik miał być mniej więcej jedna druga. No i był wtedy fizyk doświadczalny, Felszurem, który zrobił to bardzo dokładne pomiary. I wyszło mu dla przemiany paracież 1/3, bliżej 1/3. No i wszyscy powiedzieli, lepiej zrób te swoje pomiary, lepiej, bo ci musi wyjść 1/2. No i u nich i czorta nie wychodziła ta 1/2, ci wiedzieli, że on dobrze zmierzył. Bo to jest w trzech wymiarach 1/3, ale tak jest. No, tutaj jeszcze są dwa wykresy dla przypomnienia, tak wygląda ciepło właściwie w pobliżu temperatury krytycznej, jest rozbieżne, ta rozbieżność wygląda logarytmicznie. A to jest, jak się zachowuje funkcja korelacji. O czymś takim mówił profesor, o tym zachowaniu się takiej funkcji korelacji w pobliżu przemiany fazowej, co się dzieje z długością koherencji. Tym zasięgiem zmieniania się tej funkcji korelacji mówił profesor Żążewski, mówiąc o kondensacji bozygnacznej na oddziałujących bozonów. No i w związku z tym Ginzburg z Landauem napisali, że, no jak to u Landaua, że jeżeli jest ten parametr porządku, no to wielkość fizyczna, ten potencjał termodynamiczny, który decyduje o tym, która faza jest stabilna, to jest któraś z energii swobodnych. Energii swobodnych jest bardzo dużo, ponieważ na początku Landau się zajmował wyłącznie przemianami fazowymi zachodzącymi w takim jak nad przewodnictwo, magnetyzm, to tam zmiany objętości są układu, są w zasadzie do pominięcia. W związku z tym z takiej termodynamiki z przedszkolnej wiemy, że wtedy różnica między energią swobodną Helmholtza a energią swobodną Gibbsa, czyli potencjałem Gibbsa jest do pominięcia, bo jedno jest energia wewnętrzna minus... Nie będę machał ręką, tylko napiszę. Prawda? Każda z tych potencjałów F i G to jest energia minus TS i to się kończy w energii swobodnej, a w energii Gibbsa jeszcze będzie minus PV. Z czym on zależy od objętości. Jak się objętość niewiele zmienia, to to jest po prostu stałe teraz, więc co się tym będziemy przejmować, prawda? Te dwie energie, więc jest jakaś energia swobodna, którą tutaj gęstość tej energii, czyli jedna. I też znowu, czy na jednostkę objętości, czy na jednostkę masy, prawda? Więc niech będzie na jednostkę objętości, to
energia swobodna musi być funkcjonalem tego pola psi. No i to ten funkcjonal, jak Randall z Ginsburgiem piszą, musi być gładką funkcją potencjału. W związku z tym musi się rozwinąć szereg potęgowy. No, nie może być pierwszego rzędu, bo wtedy by symetria była pokłócona, no więc jest psi kwadrat plus pseudo trzeci. No i jeżeli ten parametr porządku ma być niejednorodny w przestrzeni, no to dopiszmy tutaj człon z gradientem tego psi do kwadratu. Ten człon z gradientem gęstości do kwadratu dopisał do teorii przemian fazowych van der Waals. Ginsburg z Randallem albo nie widzieli o tym, albo nie czytują. No w każdym razie to jest ten Lagrange. Są lata 30. To jest czysto fenomenologicznie napisane. I jednym z największych trumfów tej teorii, którą Ken Wilson zbudował, było pokazanie, że właściwie to rozwinięcie jest ścisłe. To znaczy, jak jestem dostatecznie blisko punktu krytycznego, to żadna inna pochodna nie jest ważna. Że każda, i mogę dopisać ile chcę tam pochodnych, ale no nie wiem, czy to ładnie jest po polsku mówić, ale ludzie się wyrenormalizują. To niedobre jest, a tak jak to powiedzieć inaczej? To wyrenormalizują się, prawda? One nie, są nieważne, prawda? Natomiast oczywiście jest pytanie, co się dzieje, jeżeli się pojawiłyby na przykład pochodna szóstego rzędu. Przepraszam, chodziło mi o psi do szóstej. No z tym psi do szóstej jest problem i oczywiście w przemianach fazowych drugiego rzędu znowu żona się wyrenormalizuje, ale jakby chcieć tą teorię do przemian fazowych pierwszego rzędu stosować, znaczy na przykład takich pierwszego rzędu, które zachodzą blisko przy punktach krytycznych, czyli na przykład właśnie przemiana para ciecz, ale nie w pobliżu punktu krytycznego, ale nie powyżej, no to wtedy jest problem, że ten taki człon szóstego rzędu mógłby być i na przykład fizycy ciała stałego to bardzo lubią, bo w takich, to na przykład martenzynicznych, które zachodzą, to są właśnie takie przemiany pierwszego rodzaju, których tutaj jest człon psi do szóstki. No i teraz ten cały potęga tego modelu polega na tym, że ten współczynnik A, który tam był mi kwadrat, jest liniową funkcją temperatury i zmienia stać w temperaturze krytycznej. To znaczy dla te powyżej temperatury krytycznej jest dodatni, w związku z tym nic się ciekawego nie dzieje, ten kapelusz ma taką postać, a dla te poniżej temperatury krytycznej mamy przypadek tego sombrera. No i co się dalej z tym będzie działo w teorii nadprzewodnictwa? Jaki jest związek, no już właśnie widać, jaki jest tego związek z tym, co będę dalej mówił, ale jaki stąd jest efekt, co, jaki jest, jak jest, gdzie w tym wzorze siedzi efekt Meissnera, Oxenfelda, to będzie za tydzień. Dziękujemy.